507-964-253. Proszę Państwa, ten występ marszałka Grodzkiego, ten wywiad, którego udzielił, w którym przecież nic nie powiedział nadzwyczajnie nowego. To jest typowy Grodzki. Ten spot z tymi byłymi generałami to jest tylko fragment większej całości. Ja naprawdę nie chcę Państwa denerwować, no ale muszę wykonać swoją powinność. Czyli poinformować Państwa o tym, co na przykład zrobili byli wysokiej rangi urzędnicy, no bo to są ambasadorowie, członkowie konferencji ambasadorów RP, opublikowali taki list na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. To jest wyjątkowo antypolski paszkwil, także żeby nie było, że nie uprzedzałem tych wszystkich o słabszych nerwach. W tym liście skrytykowano budowę zapory na granicy. No, zdaniem autorów budowa tej zapory, budowa tego zabezpieczenia ma jedynie na celu mobilizację twardego elektoratu PiS-u i nic poza tym. Piszą tak, ci byli ambasadorzy: PiS woli ignorować prawo i dostępne procedury pomocowe. Zamiast tego zaostrza rygory stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią i planuje budowę muru za 1,5 miliarda złotych. Jedyny powód tej agresywnej polityki to mobilizacja twardego elektoratu Zjednoczonej Prawicy. Tragedia na granicy polsko-białoruskiej pogłębia się. Zakazana prawem międzynarodowym praktyka odpychania, pushback, stała się w Polsce obowiązującym krajowym prawem i jest bez skrupułów stosowana. Jeżeli do odpowiedzialnych za wskazane wyżej działania polityków, urzędników, funkcjonariuszy czy żołnierzy nie przemawiają względy humanitarne i moralne, to przypominamy, że zbrodnie międzynarodowe nie przedawniają się. Mogą być ścigane w każdym demokratycznym kraju, a działanie na rozkaz, gdy wykonawcy nie działają w sytuacji zagrożenia życia, nie stanowi żadnego usprawiedliwienia. Wykonanie rozkazu bezprawnego można i bezwzględnie należy odmówić. Na ten w zasadzie antypolski, antypaństwowy list odpowiedział m.in. szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej pan Jakub Kumoch. Napisał tak pan Kumoch: żadna z osób tworzących żenujące gremium o nazwie Konferencja Ambasadorów RP nie jest ambasadorem RP, a zdecydowana większość byłych ambasadorów nie ma z tą grupą nic wspólnego. Ich sposób mówienia o własnym kraju to upadek. No bo tak, żebyśmy nie stracili proporcji, mówią panie, że to jest garstycka. To nie tak, że wszyscy byli ambasadorzy się w ten sposób zachowują. Słynny na cały świat biegający z torbą Franek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej, podkreślił w rozmowie z portalem krytykapolityczna.pl, że przez kryzys klimatyczny w wielu krajach okołorównikowych nie da się żyć, bo brakuje wody, żywności i wybuchają konflikty. Powiedział tak Franek: coraz więcej ludzi będzie próbowało opuszczać swoje ojczyzny w poszukiwaniu bezpieczeństwa i lepszych warunków życia. W międzyczasie prawica dalej będzie straszyła wyborców tym milionem u bram. Milion nie jest dla nas problemem, lecz korzyścią w obliczu kryzysu demograficznego, który jest wyzwaniem zarówno dla Polski, jak i dla Europy. Niemcy też przyjęli prawie milion uchodźców z Syrii i innych państw, a nowi obywatele świetnie się asymilują. To mówi na serio. Przepraszam. Ludzie ze strachem patrzyli, co się wydarzy, obawiali się, że to spowoduje destabilizację największej gospodarki Europy, ale Niemcy wciąż są najpotężniejszym w Europie gospodarczo i politycznie państwem. Angela Merkel wciąż jest najpopularniejszą polityczką w Niemczech, tak? Mówi Franek Sterczewski. Gdyby w ostatnich wyborach startowała, zostałaby wybrana na kolejną kadencję. Jak widać, wszystko jest kwestią logistyki. To jest tak, że mnie to się już nie chce nawet powtarzać o tym, że no bo to jest cały czas ten pseudoargument, że przecież Polacy też wyjeżdżali, uciekali i tak dalej. No tak, tylko że Polacy to się tak asymilowali właśnie, że zachodziła obawa, że mogą się szybko wynarodowić, a te miglance asymilować się absolutnie nie chcą. Że przechodzi Frankowi Sterczewskiemu przez usta tyle kłamstw na ten temat w jednym zdaniu. Oni to potrafią. No i tyle. Jeszcze raz przepraszam bardzo. Kto się dodzwonił? Pan Grzegorz Lubina. Kłania się panie Grzegorzu. Słucham pana. Halo. Słucham pana. Pan Grzegorz Lubina.
Pan Grzegorz Lublina. Tak, słucham pana. Witam, bardzo miło mi pana widzieć, słuchać. Wie pan co, no ja dzwonię w sumie takiej sprawie, że chciałbym pozdrowić tą panią, która dzwoniła tam niewiele wcześniej. Ja pamiętam noce kryształowe z 30 roku. Panie Grzegorzu, pani Małgosia nie mówiła, że pamięta te noce kryształowe, tylko mówiła no, o... No mówiła, że pamięta te noce... Nie mówiła, że pamięta noce kryształowe z 30 roku, tylko mówiła o tym, że tam jest pewnego rodzaju atmosfera, jeżeli chodzi... No i wiemy, że tak jest, jeżeli chodzi o stosunek Niemców do Żydów i to się utrzymuje. I Niemcy mają z tym poważny problem. O tym mówiła pani Małgosia, nie mówiła o tym, że pamięta noce kryształowe. Cofnę pana na ten wizję i tak dalej, także... No to umówmy się, że pan to zrozumiał, że pan to, co mówiła pani Małgosia, zrozumiał w ten sposób, ja to zrozumiałem inaczej i pozostańmy każdy przy swoim. U was w telewizji wszystko się rozumie inaczej. Proszę? Nie dosłyszałem. U nas co się robi? Rozumiem. Halo? No pan zrozumiał inaczej, no każdy rozumie inaczej. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, prawda? Także no pan zrozumie inaczej. Ja dlatego proponuję, żeby pan się przesiadł. Jak pan się przesiądzie na bardziej wygodne miejsce, to będzie pan lepiej rozumiał. O co panu chodzi, z czym pan zadzwonił? Słucham pana. Nie dowiemy się chyba. To bardzo uprzejmie. Halo? Ja nie słyszę. Nie dowiemy się chyba od pana Grzegorza. Ja to naprawdę, co pani Małgosia, naprawdę tak to zrozumiałem i na pewno nie mówiła o tym, że pamięta noce kryształowe i że je przerabiała na żywo. Tak się składa, proszę państwa, że ja mam dzisiaj same takie wiadomości, jak ten Sterczewski, jak ci generałowie i tak dalej. Frasyniuk. Kolejny. I jak wszyscy doskonale pamiętamy, w sierpniu Władysław Frasyniuk w takiej rozmowie z panem redaktorem Grzegorzem Kajdanowiczem, który mu pomagał w tej rozmowie, jak tylko mógł, wygłosił haniebne słowa o polskich żołnierzach. Powiedział Władysław Frasyniuk podczas tego wywiadu, podczas tej rozmowy w TVN-ie, tak. Patrzę z niepokojem na te arogancje, chamstwo, prostactwo. Szczerze powiedziawszy, słowo żołnierz jest tu pokażające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach poza granicami. Mam wrażenie, że ta watacha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi, tak nie postępują żołnierze, śmiecie po prostu i tak dalej. W związku z tą wypowiedzią minister obrony narodowej skierował do prokuratury zawiadomienie dotyczące znieważenia i zniesławienia żołnierzy przez Władysława Frasyniuka. No i dzisiaj pan Władysław Frasyniuk został wezwany do prokuratury wojskowej w Warszawie w charakterze podejrzanego. Poinformowała o tym na Facebooku koleżanka małżonka, pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk. No i zamieściła również pisemne oświadczenie w imieniu męża, w imieniu Władysława Frasyniuka. Co my czytamy w tym oświadczeniu? Władek został dziś wezwany do prokuratury wojskowej w charakterze podejrzanego. Publikuje jego oświadczenie. Wrocław, 4 listopada 2021. Oświadczenie. Stawiam się dziś na wezwanie prokuratury wojskowej jako podejrzany o popełnienie przestępstwa z artykułu, no i tutaj wymieniane są te artykuły. Stałem się wyłącznie po to, aby publicznie postawić zarzuty premierowi RP oraz jego ministrom odpowiedzialnym w świetle obowiązującej konstytucji RP oraz prawa karnego za decyzje podejmowane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ponosi wyłączną odpowiedzialność za łamanie zasad praworządności i praw człowieka. Premier oraz podlegli mu ministrowie odpowiadają za tortury oraz śmierć uchodźców na naszej wschodniej granicy. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie łamał zapisy Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Konwencji Genewskiej. Fundamentem demokratycznego państwa prawa jest zasada odpowiedzialności rządzących. Jestem przekonany, iż wolni obywatele w niedługim czasie przedstawią pełen akt oskarżenia, a odpowiednie paragrafy zostaną odczytane publicznie tym, którzy dziś w poczuciu bezkarności sprawują władzę. Władysław Frasyniuk. Jest taki cytat. Jest taki cytat ze Szwejka, no o tym, że one są bezczelne. Tylko jest przed 22 i ja go nie mogę w pełni przytoczyć, ale ten cytat jest na tyle znany, że
że państwo wiedzą, o co mi chodzi. Ciekawa informacja, prosto z portalu Niezależna. Portal Niezależna.pl rozmawiał z wójtami przygranicznych gmin na początku września, tuż przed wprowadzeniem tego stanu wyjątkowego. No i rozmówcy niezależni zgodnie wtedy wskazywali, że mieszkańcy nie mają żadnych obaw, słusznie nie przewidywali też większych utrudnień dla miejscowej ludności. Ale w przygranicznym pasie, o czym już mówiliśmy i wczoraj, i przedwczoraj, znalazł się taki jeden włodarz stojący w jaskrawej kontrze do działań rządzących. To jest burmistrz Michałowa, Marek Nazarko. Pan Marek Nazarko, burmistrz Michałowa, zasłynął tym, że podczas jednej z wrześniowych sesji Rady Miejskiej na środku sali umieszczono taką symboliczną instalację, koronę cierniową lud kolczasty. I to miał być wyraz sprzeciwu wobec zatrzymania przez Straż Graniczną grupy kobiet z dziećmi. Z lubością pokazywał to TVN24. No bo tam fajnie z telewizji wygląda zawsze taka szopka, jak ją można pokazać w obrazku. Burmistrz pojawił się wtedy w materiale faktów TVN, występując w roli najbardziej zatroskanego spośród wszystkich przygranicznych włodarzy. Był stawiany za wzór. To był jednak dopiero początek medialnej kariery samorządowca, jak pisze Niezależna. Sytuacją na polsko-białoruskiej granicy zajął się New York Times. W artykule nie zabrakło wypowiedzi pana burmistrza Nazarko. Dziś w Polsce żyjemy w sytuacji, w której pomoc ludziom jest przestępstwem. Tak na przykład powiedział na New York Timesa. Natomiast fajnego ma zastępcę pan burmistrz, bo Konrad Wsikora w rozmowie z niemieckim Focusem, to o tym wczoraj państwu wspominałem, mówił, że kilka dni temu usłyszałem historię o granicznej rzece Świsłocz. Podobno w wodzie pływają trupy. Są popychane z boku na bok, tam i z powrotem między Białorusią a Polską. Żadna ze stron nie chce ich wydostać. Zastępca Marka Nazarko przekonywał też, że na granicy polsko-białoruskiej mogło zginąć nawet 200 uchodźców. Jego rewelacje natychmiast zdementowała Straż Graniczna. To wczoraj się tym zajmowaliśmy. Ta Świsłocz to jest taka płytka rzeczka. Żadnego trupa w niej nie znaleziono i tak dalej. Ale co jest istotne, ten burmistrz Marek Nazarko to jest wieloletni działacz Platformy Obywatelskiej i to właśnie członkostwo w tym ugrupowaniu sprawiło, że już przed laty o panu burmistrzu z Michałowa było głośno. Co ciekawe, na co zwraca uwagę Niezależna, ośmieszający metody działań burmistrza Nazarko tekst pojawił się gdzie? W tygodniku Tomasza Lisa, w Newsweeku. W podlaskiej Platformie na delegata wyznaczono umierającego człowieka, a na Dolnym Śląsku do partii przyjęto 93-letnią staruszkę. Są miejsca, w których dla PO zapisano całe szkoły. Do PO zapisano całe szkoły. Od dyrektora przez nauczycieli z rodzinami, aż po woźnego i sprzątaczkę. Tak pisał o kulisach tak zwanego pompowania kół Platformy Obywatelskiej Michał Krzymowski w listopadzie 2013 roku. Tekst poświęcono sztukom, czyli jak tłumaczy autor, im więcej koło liczy sztuk, tym więcej ma delegatów na zjeździe. A zjazd to ukoronowanie wszystkiego. Tu wybiera się przewodniczącego struktury powiatowej, potem barona wojewódzkiego. Sprawa jest więc dziecinnie prosta. Kto zbierze więcej sztuk, ten ma władzę i dzieli łupy. Sam burmistrz Nazarko w sztukowaniu okazał się wybitny. Miejscowy burmistrz Marek Nazarko napompował tutejsze koło PO do granicy możliwości. Do jego koła w Michałowie zapisało się pół gminy. Nauczyciele, przedszkolanki, szkolna, kucharka, woźny, konserwator, bibliotekarka, pomoc gospodarcza z ośrodka kultury, instruktor gitary, plastyczka, wychowawca świetlicy. Część z rodzinami rodziny. W ten sposób z 16 sztuk szybko zrobiło się ponad 120. To wszystko jest cytowane za Newsweekiem. No i teraz, proszę państwa, puenta. Okazuje się, że na początku lipca ubiegłego roku koło Platformy Obywatelskiej w Michałowie liczyło około 20 członków i nie odbiegało swą liczebnością od pozostałych kół w powiecie białostockim, ale teraz liczy ono 123 członków.
102 mieszkańców gminy Michałowo zapisało się do Platformy właściwie w tym samym miesiącu. Jak się dowiedzieliśmy, 7 członków tego koła należy do jednej rodziny, a 17 to osoby powyżej 70 roku życia, dwoje ma 80 lat. To z kolei Gazeta Współczesna pisała. Pan Jan z Opolszczyzny jest z nami. Kłaniam się, panie Janie. Dobry wieczór. Halo? Panie Janie, słucham pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham pana. No, chciałbym na początku podziękować panu redaktorowi za to, że przybliżył nam w jednej z audycji osobę pana Owsiaka. To znaczy całą rodzinę, skąd pochodzi, jego rodzina i to wszystko. Dobrze byłoby tak, myślę, gdyby tak przybliżyć też pana Kierwińskiego, czy Kurwińskiego, przepraszam, Millera, Cimoszewicza i innych. To trochę ludzie by może zrozumieli, dlaczego oni się tak szmacą. Dosłownie. To już używam. Panie, przepraszam, to myśli, że przerwę. Ja mówiłem o tym Owsiaku, ale zastrzegam się wtedy, że mam wrażenie, że to bo wszyscy inaczej wiedzą. Ich nie można by określić. No pan Bodnar. Halo? Nie słyszę tak, pana. Tak, pan Bodnar. Pan Bodnar nam no, powiedział, że zostaliśmy oswojeni, czy żeby nas oswajać przez Niemców. No myślę, że pan Bodnar został już oswojony, no i się zachowuje tak, jak się zachowuje, jak to zwierzę, które zostało oswojone. Właściwie sprawę, chciałbym do sprawy granicy wrócić. To jest tak wygląda, dla mnie przynajmniej, że to jest jakieś porozumienie może częściowo niektórych władz Unii z tamtą stroną, bo tak atak idzie i z jednej strony, i z drugiej strony, a reakcja Unii jest bardzo, bardzo taka wstrzemięźliwa. Później co można by powiedzieć? Mówią, że nazwisko czasem mówi o charakterze człowieka. Jak bierzemy w Google'ach nazwisko pana Tuska, no to tam jest określenie pies albo kundel. I myślę, że to działanie tego byłego naszego pana premiera raczej skłania się do tego drugiego. Bo inaczej tego nazwać nie można. No o Hołowni, o pani Ochońskiej, to już trudno mówić. Ja myślę, gdyby przeszedł projekt Kukiza kiedyś, żeby zmniejszyć liczbę posłów, to może by troszkę tego, nie chcę się wyrażać, ale hołoty by się mniej dostało. Ograniczyłoby się to, jakby była ograniczona liczba posłów. No i myślę, że na tyle w tej chwili nie będę więcej, bo troszeczkę mnie to wystąpienie pana Bodnara, no byłem w szoku i wstydziłem się słuchając, jak on to mówił. Więc nie wiem, co myśleć o takich osobach. Poza tym jeszcze myślę, że nasz rząd bardzo, bardzo tolerancyjnie i wstrzemięźliwie podchodzi do tych wszystkich wybryków, bo to są rzeczy na sprawy, ja wiem, nie na granicę. To jest po prostu zdrada już w niektórych przypadkach Polski. A to są przecież politycy, którzy powinni ponosić odpowiedzialność. Dziękuję bardzo. Kłaniam się, panie Janie. Bardzo uprzejmie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Tam chyba małżonka w tle, więc również ukłony dla żony. Ja państwu jestem winien pewną informację, bo wspomniałem o tym kilka dni temu i nie skończyłem, bo nam się czas skończył. Za chwilę nam się też skończy. W Amsterdamie będzie otwartych 5 nowych szkół średnich, które uzyskają finansowanie rządowe. 3 z tych szkół będą islamskie. W takim świecie żyjemy. Pisała o tym świecie Oriana Fallaci kiedyś przed laty.
No między innymi pisała tak: europejska polityka wielokulturowości poniosła porażkę, ponieważ imigranci nie asymilują się i nie przyjmują wartości europejskich, jak oczekiwano, a wprost przeciwnie, gardzą nimi, wyrażają otwarcie wrogość wobec cywilizacji zachodniej. Zachodnie elity intelektualne, zwłaszcza lewicowe, są otwarcie antychrześcijańskie, równocześnie otwarcie proislamskie, pomimo skrajnie brutalnych metod. Tak zwany umiarkowany islam de facto nie istnieje, gdyż jest sprzeczny z nakazami Koranu, jego interpretacjami oraz stanowiskiem wielu islamskich liderów religijnych. Zachodnie media fałszują rzeczywistość, unikając mówienia o terroryzmie islamskim czy wręcz negując jego istnienie, pomimo otwartego wsparcia udzielanego terrorystom przez wielu islamskich liderów politycznych i religijnych. Naprawdę przed wieloma laty tak pisała Oriana Fallaci, ale w wywiadzie z samą sobą napisała między innymi, że nasza epoka jest pozbawiona przywódców. Kiedy się pomyśli, że pijak Jelcyn był carem, a ignorant Wałęsa symbolem wolności, uginają się nogi pod człowiekiem. To się nie przyjmie u nas nad Wisłą. Bardzo uprzejmie dziękuję. Proszę na siebie uważać. W przyszłym tygodniu będziemy rozmawiali więcej o marszu, bo ten marsz przed nami w czwartek. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w poniedziałek.